Cześć wszystkim, witam w kolejnym 10 odcinku z Papas Taco Mia, naszych kebabów. Rank 16 już mamy. Dzisiaj wypłata, tylko nie w tym pierwszym dniu. Kupujemy pierwszy oczywiście automat, znaczy gierkę Kaktusa McCoya. Potem myślę kupimy sobie to. W następnej kolejności uzbieram na jakąś czapeczkę. A czy z tą czapeczką już mamy zaliczone? Perfektów mamy już 8. Z czapeczką już mamy zaliczone, więc w sumie moglibyśmy teraz jakąś czapeczkę kupić, tak? Żeby w momencie, kiedy zbieramy na coś innego, już się jakiś inny baczek nabijał, tak? Tutaj ma być stek. Tu jest niby pokazane, że łopatką też mamy coś zrobić, ale w steku to nie ma co zrobić z łopatka nie ma zadania żadnego, tak? Znaczy może w ogóle... Może. Łopatka może coś zrobić. W załomieniu, które no nie musi. A pytanie, czy by wtedy jakieś punkty nam uciekły, czy coś. Nie chcę tego sprawdzać. Bierzemy kolejny, czyli pierwszy kurczaczek, tak? Ale kolejne mięso. Kroimy. Idziemy po zamówienie toru. Toru, ty też kurczaka chciałaś, nie? Nie, wołowinę. Wołowinę, nie kurczaka. Bo to jest wieprzowina, nie? Stek, wołowina, kurczak, wieprzowina. Zobaczymy jak dzisiaj z perfektami, czy jakiś nam wyskoczy. Lisa teraz. Z mięsem poczekam do... aż się te mięcha skończą. Stek pod jedynkę. Tu. Kurczak dwójka tu. I to możemy już kurczaka wstawić. Trójka, czyli soft. Z papryczki. Fasolka. Jedynka. Świetnie. No, perfekta nie ma. Nie wiem, jak te perfekty robić. No, tutaj chyba jednak faktycznie trzeba umieć te składniki kłaść. Ale tak, żeby nie wychodziły z bułki. Flipnij to. Dobrze, spróbujemy, nie wiem, co z tymi perfektami, czy one wychodzą. O, jak widać, trzeba się serio postarać o te perfekty. Dlaczego robię to zamówienie od razu? Bo tak, myślę, że może by perfekt jeszcze wyszedł. Ale chyba nie wyjdzie, bo trochę rozlałem tutaj tam. A jeszcze się naczekała, tak więc... Perfekta nie miała, nie dała, tak.
W sumie nie wiem, czy ja z boku mięsa też kłaść, czy nie. Ryjko. No dzisiaj nikt wieprzowiny nie zamówił. Nie wiem, czy ja mam z boku miocha też coś tam. Chyba trzeba tak z boku miocha też coś nałożyć. Perfekta nie będzie, bo ryżu nie ma. W pierwszej kolejności. Ryż jest na końcu. Bo ryżu to wcale nie dałem, tak. Więc perfekta nie ma, bo kolejność już jest zepsuta. Ale może jakieś ładne punkty. Okej, okay, 115, 17. 117. Pokrój to. Hej. I co ja mam z tym zrobić? Okej. Okay. Pod ósemkę dałem. Dobra. Stek tutaj. I tutaj. Dobra. Trafiłem przez przypadek z tą piątką. Ale trafiłem tak. Tak omija to nie jest jakiś łatwy papas, tak. To perfekty, w szczególności mi chodzi. Jak trafię 30, to już później nie będę musiał się na tym skupiać. Ósemkę teraz wrzuciłem. 70%. Coś chyba mu nie dałem, albo coś źle. Ewentualnie za dużo się w jednym miejscu nasypie, tak, ale na to nie ma wpływu. 90 punktów. Chyba też coś ma, no to coś ma znaczenie, tak. I jak dużo się w jednym miejscu naleje czy nasypie. No perfekta nie ma ani jednego. A pod piątką to może co najwyżej wyjść 100% build. Ewentualnie ja obok mięsa w ogóle mam nie sypać. Ale raczej coś tam sypnąć powinien, tak. Rita, co? Świetnie, chociaż jest srebro. Co z rankiem, czy jest, czy go nie ma, zaraz się okaże. Nie ma ranka, 338 brakło. To dzisiaj wypłatka i nie kupiłem nic, więc kupimy to po tym dniu. Po tym dniu coś kupimy, mamy jeszcze 50 dolców więcej. Sobie pokupujemy różne rzeczy. Dzień 28, zaczynamy od mindy. Już tak sobie wstawimy. I przyjmiemy zamówienie. No i co, musimy to? Możemy tylko czekać. Możemy ewentualnie wołowiny porobić. Wołowina jednej nie trzeba, trzeba kurczak. Tym razem nie pomylę ci i ryż dostaniesz przed pomidorkami i papryką.
Tutaj już będzie gotowe. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wally, Wally. Opowieść Wally'ego była w którymś odcinku Kapasa, tak? Wszystko wszędzie dzwoni, więc nie wiem za bardzo jak się odezwać, bo coś mi się wydaje, że bym wtedy przekrzyknął te dzwoneczki. Jest perfekt. Jest perfekt. Giorgito. Peggy. Jakby tak jeden, chociaż jeden perf w odcinku wchodził. Najlepiej więcej, ale jeden jakby wchodził, to było super. Pokój to. Pokrój to, wydaj dwójkę, trójka. Świetnie, 132 punkty. To było czyste do zdobycia, tak więc wiadomo, że ranka się wbije. Zamówienie numer 6. Okej, poprawione. Trójka. Czy wam w uszach nie dzwoni? Wieprzowina po raz pierwszy w tym odcinku. Co, Oli? No niestety się naczekałeś, bo wszędzie ciągle wszystko dzwoniło, więc no poczekałeś, tak. Wszystko dzwoniło, no to musiałem jednak wybrać, co traci na punktach, co zdobywa, tak. Wybrałem mięsa. No traf tu. Georgita. Świetnie. Pokrój to. Wiem, że za chwilę będzie gotowy kurczak, więc nie wychodzę po closer. Tu. Ksandra. Teraz muszę uważać, żeby nie pomylić tych zamówień, tak, bo jednak nie w kolejności
je tutaj wyciągałem z grilla. Nie, nie tak. To była, to jest jedna polewa, którą w tym odcinku w ogóle nie użyłem. Jeśli chodzi o składniki, to też jest cały czas jeden składnik, którego nie użyłem. Czyli to coś. Tego czegoś w tym odcinku w ogóle nie miałem. Oliwki były, pomidorki były, to było. Ryż był, nawet będzie. To jeszcze to zamówienie. Pokój to 7, 6 teraz. Super. No, perfekta nie ma. Mielibyśmy 2, ale niestety ktoś musiał na punktach stracić, tak. Albo mięso, czy albo ten z mięsem, albo Wally. Albo na Wally'ego, bo jednak nie miałem informacji, że mogę u niego perfekta mieć. Pita jedna jest w tym dniu. O, słabo. Słabo, słabo. Ale grillowanie cały czas wychodzi 100%. Papryczka. Dobra. Jedno zielone coś nie użyłem w tym odcinku ani razu. O, perfekt, do closer klienta trafić. Łapka w górę za to. Musi być. To nie jest łatwe trafić u closer. Perfekto. I o wiele lepiej wyszedł ten dzień. 96% za całość. 1161, tak. Więc mamy ranka. 1877 już w kolejnym odcinku. Będziemy sobie nabijać. Jeszcze teraz pójdę do sklepu i coś kupimy. I na tym zakończymy nasz odcinek. Mówiliśmy o tym, że to kupujemy. Teraz zbieramy na 200 i potem na którąś czapeczkę, tak? Na kolejny odcinek będzie starszy. Cześć.